Ojcze, jesteśmy Ci bardzo, bardzo wdzięczni i modlimy się w imieniu Twojego Syna, Pana Jezusa, o to, abyś udzielił nam dzisiaj tej mądrości z góry, aby ona przepełniła nasze umysły, nasze serca, aby to, co będziemy słuchać, co będziemy rozważać wspólnie razem, stanowiło dobry pokarm. Panie, spraw, aby nasze serca były wrażliwe, czułe, pełne życia, mięsiste, aby Słowo Twoje znalazło właściwy grunt, padając do nas, spadając na nas. Niech wzrasta, niech wydaje owoc. Dziękujemy Ci za tą możliwość słuchania Twojego Słowa, rozważania. Ja modlę się, abyś nam wszystkim, mi również dał uszy do słuchania, abym ja mógł teraz słyszeć Ciebie, co Ty mówisz, abyśmy wszyscy dzisiaj się nakarmili, byli wzmocnieni, aby Kościół Twój w tych dniach ostatecznych, w dniach ostatnich, w dniach, które poprzedzają Twoje przyjście, był silny, mocny i oczekiwał Twojego powrotu. Panie, dziękuję Ci i błogosławię Twoje imię. Chwała Tobie. Amen. Chwała niech będzie Panu Jezusowi Chrystusowi. Jestem bardzo wdzięczny, choć z drugiej strony zaskoczony. Całkowicie mi się kalendarz przez ten urlop gdzieś tam stracił z pola widzenia, z horyzontu i właściwie można powiedzieć z zaskoczenia dzisiaj usługuję, ale kiedy się tylko dowiedziałem i przez chwilkę się nad tym zastanowiłem, pomyślałem sobie i pomodliłem się w ten sposób. Boże, dziękuję Ci, że mogę usługiwać. Dziękuję Ci. Naprawdę to była moja szczera modlitwa. Dziękuję Ci, Panie, że mogę znowu posłużyć Kościołowi, podzielić się Słowem, ponieważ dla mnie jest to coś, co stanowi dla mnie ogromny zaszczyt. Jest to dla mnie honor i zaszczyt móc służyć Kościołowi. Kochani, bardzo serdeczne pozdrowienia przywożę wraz z żoną, z Kubusiem. Przywozimy z Puław. To jest, można powiedzieć, zaraz przed Bieszczadami. Mówi się, że to już są Bieszczady, choć geograficznie wcale nie. Niemniej jednak przywozimy stamtąd pozdrowienia błogosławione, serdeczne pozdrowienia dla Was, ponieważ miałem tam wielki przywilej usługiwać na takim corocznym zjeździe. Nazywa się to Zjazd Młodzieży, choć młodzieży tam, można powiedzieć, było 50%. Niemniej jednak był to solidny maraton dla mnie i Bogu za to oddaję chwałę, że mnie wzmocnił, posilił. 7 wykładów, około 700 osób zjechało się na tamto miejsce z całej Polski, z różnych miejsc. Różne denominacje, różne kościoły, zależne, niezależne, wolne, niewolne, jakkolwiek je nazwać. Niemniej jednak tysiące poglądów na różne aspekty, to są dziwne czasy, bracia i siostry, naprawdę dziwne. I coraz większe to wyzwanie usługiwać w takim miejscu, gdzie po wykładach masz później kilkanaście rozmów z ludźmi, choć mnie to bardzo rozciągało. Jestem Bogu za to bardzo wdzięczny. Niemniej jednak, o czym mówiliśmy? Mówiliśmy o czasach ostatecznych, o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, o tym, co się dzieje dzisiaj na naszych oczach, a dzieje się dużo. Jeszcze wczoraj kolejny krok, to jest taki poza tematem, którym będę dzisiaj usługiwał, ale chcę, żebyście wiedzieli. Wczoraj kolejny krok w stronę budowy wieży Babel, o której zresztą wiecie, bo o tym mówiłem już nieraz na tym miejscu, gdzie tam stawiane są rakiety i ludzie chcą zdobyć Marsa. Wczoraj kolejny krok, czy przedwczoraj, w ostatnich dniach, ta rakieta, która ma wystartować, przynajmniej ten dolny moduł, sukcesywnie przeszedł testy silnikowe, więc kolejne kroki są przed nimi. My wiemy, że to nas przybliża przed powtórnym przyjściem Pana, przybliża nas na ten dzień. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, proszę wyszukaj mój wykład na temat wieży Babel w dzisiejszych czasach. Ja to porównuję odpowiednio do tego, o czym mówię. A tam zgłębialiśmy te tematy, ludzie byli bardzo zbudowani, byli bardzo wdzięczni i pozdrawiają Was bardzo serdecznie z Boże, kochany. Dzisiaj chcemy się skupić na temacie, który nazwałem, albo który przybliża nam pracę Ducha Świętego w czasach, w których żyjemy, ale nie tylko, przez wszystkie czasy. Szczególnie dzisiaj jest to temat bardzo kontrowersyjny i powoduje wiele zamieszania, niezrozumienia, czasem nawet rozbicia zborów,
dzielenia się na dwoje, troje, czworo i nawet więcej z powodu tego, że jest jakieś niezrozumienie pracy Ducha Świętego i pewne rzeczy, które nie mają z Duchem Świętym nic wspólnego, przypisuje się Mu i w ten sposób jakaś tam grupa się dzieli, później się jeszcze dzieli i tak dzielą się jak, można powiedzieć, jak części na torcie, choć nie jest to w żaden sposób zbudowanie. Jeden powód, który bardzo dużo dzisiaj czyni zamieszania w kościołach, to jest niezrozumienie pracy Ducha Świętego. Ja chciałbym dzisiaj się skupić na tym temacie, aby przybliżyć nam to, czym się On na pewno zajmuje i o czym wiemy z Pisma Świętego, że się na pewno zajmuje w pierwszej kolejności. Otwórzmy wspólnie razem Ewangelię Jana, 16 rozdział, od 7 wiersza do 15. Uważam, że jest to najbardziej strategiczne słowo, jeśli mówimy o działalności Ducha Świętego w dzisiejszych czasach. Zaraz jak będziemy słuchać tego słowa, jak będziemy czytać to, co jest tu napisane, zrozumiecie, o co mi chodzi. To jest jeszcze raz 16 rozdział, 16 rozdział 7, od 7 do 15 wiersza. To jest nieco szerszy kontekst, choć nie w całym kontekście, o tym zaraz też powiem. Lecz ja mówię wam prawdę, lepiej dla was, abym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, opiekun, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Natomiast jeśli odejdę, poślę go do was, a on, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie, co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. W starszym tłumaczeniu jest napisane, on przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Co do grzechu, i uwaga, Pan Jezus tu wyjaśnia, co ma na myśli, mówiąc grzech, sprawiedliwość i sąd, tak abyśmy sami nie próbowali definiować rzeczy, które Biblia już zdefiniowała dawno. Pan Jezus mówi, co do grzechu, gdyż nie wierzą we mnie. Oczywiście to będziemy sobie szerzej wyjaśniać. Co do sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie zobaczycie. A co do sądu, gdyż na władcę tego świata już zapadł wyrok. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, czytamy dalej w 12 wierszu, ale teraz nie jesteście w stanie tego przyjąć. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam przekaże. Wszystko to, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mego weźmie i wam przekaże. Ten tekst jest tak bogaty w treść, że można by było zbudować wiele wykładów, kazań na bazie tego tekstu. Ale to, co rzuca nam się w oczy, to jakby pokazanie wartości Ducha Świętego przez samego Pana Jezusa do tych, którzy słuchali. Pan Jezus chciał przez tą wypowiedź pokazać, że Duch Prawdy, Pocieszyciel, Opiekun, który przyjdzie, jest niezbędny dla Kościoła, niezbędny dla dalszego wzrostu, dla dalszego postępowania. Dlaczego? Bo Pan Jezus odchodzi i posyła Ducha Świętego, który będzie w Kościele, będzie przez wszystkie wieki w Kościele wzmacniał, budował, wprowadzał w prawdę, przypominał słowa Pana Jezusa, dawał dar rozeznawania, zabezpieczał, ochraniał, prowadził tak, abyś wzrastał i wydawał owoce, których Bóg szuka. Dlatego Duch Święty jest niezbędny dla nas. Duch Święty jest niezbędny. Kochani, w ramach wstępu nie mówimy o jakimś innym Bogu. Mówimy ciągle o jednym Panu, Bogu, który jest w trzech osobach. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Kochani, żyjemy w czasach, w których możemy wiele się spodziewać z lektury Bożego Słowa. Możemy wiele jakby spodziewać się różnych rzeczy na świecie i możemy być pewni, że niektóre rzeczy, albo inaczej, te, o których Biblia mówi, możemy być pewni, że będą się działy. O czym mówię teraz w kontekście Ducha Świętego? Możemy być pewni, że skoro Pan posłał Ducha Świętego na świat, to będziemy widzieć Jego działalność na świecie, bo On nie jest tak jak człowiek,
który siedzi bezczynnie niejednokrotnie. Duch Święty wykonuje niesamowitą pracę na obliczu całego globu. Niezwykłą pracę. Więc możemy widzieć efekty Jego działania, o tym zresztą powiem. Po drugie, jakby z drugiej strony, Biblia nam zapowiada, że w czasach ostatecznych będziemy widzieć coś jakby z drugiej strony medalu, coś przeciwnego, a jednak bardzo podobnego, a więc poszerzającą się i wzrastającą charyzmatyczność szeroko pojętą, która nie jest związana z Duchem Świętym w ogóle. Dlaczego tak jest? Pewnie dlatego, że jest to pewna duchowa zasada, nie tylko duchowa, ale praktyczna, życiowa, że tam, gdzie dobre rzeczy, tam są i złe rzeczy. Tam, gdzie są właściwe, budujące, tam są i niebudujące. Istnieje pewna jakby równowaga sił. Są rzeczy dobre i są rzeczy złe. Kochani, żyjemy w takich czasach, zwłaszcza ponieważ mamy szeroki dostęp do internetu i niejednokrotnie jest tak, że wielu ludzi w zborach, chociaż funkcjonują w jakiejś społeczności, w jakimś miejscu, w jakimś kościele, to nie utożsamiają się nawet tak bardzo z nauczaniem, z duchowością tej społeczności, ale mogę powiedzieć, że oni swoich pastorów mają daleko za oceanem. Swoich nauczycieli mają daleko za oceanem. Swoich kaznodziei mają gdzieś tam daleko. To jest przykre, ponieważ bardzo często nawet nie wiedzą, jak ci ludzie żyją, nie wiedzą, jaką mają przeszłość, nie są w stanie nic powiedzieć o takich pastorach, kaznodziejach gdzieś daleko zza oceanu, jak tylko to, że pięknie przemawiają, ale powiem wam, bracia i siostry, że można przepięknie przemawiać i tłumy poruszać, ciągnąć za sobą i zarazem nie mieć nic wspólnego z Bogiem i z Duchem Świętym. Można. Pewien pastor wzrastającego mega kościoła w Stanach Zjednoczonych, mega kościół, mówi tak: ja nie mówię o grzechu w moim kościele, bo ja jestem kaznodzieją miłości, powiedział. Bo takie mam powołanie. A drugi z kolei, to słysząc, powiedział: to ja mam solidne wątpliwości, że ty w ogóle jesteś prowadzony przez Ducha Świętego. Dlaczego? Dlatego, że Duch w pierwszej kolejności przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Mówi ten pastor. Mam klucz do wzrostu kościoła. Znam klucz. Przestań mówić o grzechu, a będziesz miał mega church, mega kościół. Przestań mówić o grzechu ludziom, a twój kościół wzrośnie. Ale co z tego, jeśli to będą ludzie niepojednani, nieprzemienieni, nienawróceni, nigdy nie znający Boga i idący w konsekwencji prosto do piekła i tylko dlatego są w twoim kościele, bo jest fajnie, bo jest przyjemnie i nikt im nie powie, że grzeszą. Nikt. Oczywiście mówię to w tym kontekście, aby przestrzec nas wszystkich, abyśmy nigdy tej postawy nie przyjęli. Szczególnie w dzisiejszych czasach mamy problem, albo zdaje się nasilać, dlatego że raz po raz widzimy różne krótkie filmiki, krótkie informacje gdzieś tam na YouTubie, w internecie. Oglądamy różne rzeczy charyzmatyczne często i bardzo często człowiek, który to widzi, rodzi się w nim przekonanie: co ja mam o tym pomyśleć? Co ja mam o tym myśleć? Nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat. Nie rozumiem tego. Mam zamieszanie w sercu. Nie jestem w stanie nic powiedzieć. Jak ktoś pyta: co myślisz, bracie, o tym? No nie wiem, nie wiem. Wiele jest dzisiaj dylematów, wątpliwości i wielkie zamieszanie. Ale w tym ogólnym zamieszaniu, można powiedzieć, w tym ogólnym zamieszaniu i natłoku informacji chrześcijanin, można powiedzieć, że traci powoli grunt pod nogami, załamuje się. Nie wie, co myśleć, nie wie już, co jest prawdą, co jest fikcją, co jest iluzją, co jest manipulacją, co jest pracą Ducha Świętego, a na pewno może mieć w tym wszystkim problem w rozpoznaniu, czy zjawiska, które obserwuje, są z Ducha Bożego, czy też nie. Kochani, musimy być tego pewni, musimy się uzbroić jako Kościół Pana Jezusa Chrystusa na ziemi, szczególnie w czasach ostatecznych, i wsłuchaj się mocno w to, co powiem. Musimy się uzbroić w to, że wiele rzeczy będziemy widzieć, których nie rozumiemy.
Wiele rzeczy będzie się dziać. Biblia nawet mówi, że w dniach ostatecznych, kiedy wystąpi ta diabelska trójca, to nawet ogień z nieba będzie spuszczany na oczach wielu ludzi i w ten sposób będą zwiedzeni. Wielu dzisiaj tak straciło wrażliwość ducha, wrażliwość na duchowe sprawy, że wystarczy, że ktoś tam czegoś małego doświadczy i oni automatycznie przypisują to Duchowi Świętemu bez rozwagi, bez odpowiedzialności. Co dopiero, gdy ogień będzie zstępował z nieba? Co dopiero, gdy ogień na oczach ludzi stąpi? Ludzie będą mówić to tak jak Eliasz. Tak jak Bóg czynił kiedyś, no na pewno musi być Bóg, bo przecież diabeł by takich rzeczy nie robił. Ale my wiemy, ponieważ jesteśmy solidnie utwierdzeni w Piśmie Świętym, że takie rzeczy nawet z przeciwnego obozu będą możliwe. Będą możliwe. Więc Kościół musi się wzmocnić, bracia i siostry. Musi stać mocno na swoim przekonaniu, w mocy Ducha Świętego, w obdarowaniu, w rozeznawaniu duchowych spraw. Dlaczego? Dlatego, aby czasem nie doświadczyć czegoś takiego, o czym mówi apostoł Paweł, że przyjdzie czas zwiedzenia, odstępstwa do rzekomej nauki, do rzekomych cudów itd. itd. My żyjemy w szalonych czasach, dlatego że widzicie, apostoł Paweł powiedział, że będzie coś takiego jak rzekoma nauka. Rzekoma nauka. Już w jego czasach dochodziło do sporu Kościoła z wieloma ludźmi, ponieważ przedstawiali jakąś rzekomą naukę i w tym temacie, powiem tak, to jest rzekoma nauka. To kiedy oglądasz, chociaż nie polecam, kiedy oglądasz dokument na ten temat przygotowany przez odpowiednich ludzi, kryje się za tym jakaś psychologia, jakaś magia, która sprawia, że człowiekowi chwieją się nogi. Naprawdę tak to działa. Że zaczyna być faszerowany pewnymi informacjami i już nie wie, jak to jest do końca. YouTube i media społecznościowe są tak silne i tak mocno działają na umysły, szczególnie młodych ludzi, nie jesteśmy w stanie sobie zdać nawet sprawy dzisiaj. Jak wielu ludzi dochodzi do przekonania o tym, że tak jest i koniec i nikt mi nie powie już więcej. Tak to silne jest. Podobnie jest ze zjawiskami, które obserwowane są, a które przypisywane są bardzo często Duchowi Świętemu, a nie ma z tym nic wspólnego, jak już powiedziałem. Kochani, zobaczmy na kontekst tego tekstu, który Pan Jezus tutaj zacytował, czy nie zacytował, ale przekazał słuchaczom swoim. Kiedy patrzymy na rozdział wcześniej, widzimy, że Jezus zapowiada nienawiść ludzi do Kościoła. Zapowiada represje, zapowiada prześladowania. Zapowiada trudny czas, skomplikowany, to nie jest już czas, romantyczny czas przy ognisku z Panem Jezusem, kiedy nic im nie zagraża. Pan Jezus mówi, że Go najpierw znienawidzono i prawdziwy chrześcijanin będzie doświadczał nienawiści ze strony świata, dlatego, że świat wcześniej Jezusa znienawidził. Jeżeli żyjesz jak przyjaciel z przyjacielem ze światem, to uważaj, bo Jakub mówi w swoim liście, że jest to wiarołomstwo. Pisze: wiarołomni. Jeśli chcesz być przyjacielem świata, to stajesz się nieprzyjacielem Boga. Wiarołomstwo. Wiarołomstwo, które łamie wiarę, przyjaźń ze światem. I dlatego dlatego czytamy tutaj nienawiść ze strony świata, prześladowania, to jest ten wcześniejszy rozdział. Prześladowania, trudy, czego będzie doświadczał chrześcijanin. Kiedy popatrzymy z kolei o rozdział dalej, a więc przesuńmy się, w zasadzie nie rozdział, ale dalsze teksty 16 rozdziału, widzimy, że Pan Jezus zapowiada swoje odejście. A więc On mówi: ja odchodzę, idę do Ojca, już mnie nie zobaczycie. Wyszedłem od Ojca i idę do Niego. Nie będę już między wami. Później Pan Jezus modli się swoją sławną, można powiedzieć popularną, arcykapłańską modlitwą, o której czytamy w Biblii. Zobaczcie na kontekst. To jest trud, to jest zamieszanie, to są wątpliwości, to przyszłość, która jest ciężka, prawda?
prześladowania, brak Pana Jezusa między nimi, co poczniemy, jak będzie dalej ze mną, co się ze mną stanie, jak będzie wyglądał mój kolejny dzień. I zauważam, że oto Pan Jezus w sam środek tej wypowiedzi informuje, czy jakby wprowadza uczniów w prawdę, która ma stać się bezpieczną przystanią dla chrześcijanina. Odpocznieniem, które sprawia, że możesz z wiarą patrzeć w przyszłość. Pośle Ducha Świętego, opiekuna, pocieszyciela. Nie pozostawię was sierotami. Będzie was prowadził. Wprowadzi was we wszelką prawdę. On wam powie, co ma nadejść, czytamy w 13 wierszu. Taka bezpieczna przystań chrześcijanina, który w wielkim zamieszaniu, na tłoku informacji, w wielkich wątpliwościach, które powodowane są tym, co ogląda i widzi, co dochodzi do jego umysłu, może po prostu odpocząć i powiedzieć: chwała ci, Panie, że dałeś mi Ducha Świętego, że mogę liczyć na twoją obecność poprzez Ducha Bożego, że mogę odpocząć, że mogę zaufać, że mogę się otworzyć. On da mi swój pokój, będzie mnie prowadził. To jest, ja widzę jakby kontekst tego tekstu jakby sprawia to we mnie wrażenie, że Duch Święty, obecność Boga poprzez Ducha Świętego jest mi niezbędna. W tym zamieszaniu, poczuciu słabości, lęku, braku odpowiedzi, w samym centrum Pan Jezus umieszcza zapowiedź, która ma się stać taką oazą, bezpiecznym miejscem dla ciebie i dla mnie. Obecność Ducha Świętego. Kochani, kiedy patrzymy na tekst, o którym przed chwilą wspominałem, który cytowałem, najbardziej mnie interesuje, oczywiście z całego tekstu, który jest tak bogaty, najbardziej mnie interesuje to, co jest napisane o tym, co Duch Święty zrobi, gdy będzie posłany. Zwróćmy na to uwagę. Czytamy tak, że On, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. A więc trzy rzeczy, na które Duch Święty zwraca uwagę, a innymi słowy, albo bardziej konkretnie i bardziej prawdziwie, przekonuje o prawdziwości tych trzech rzeczy, o właściwym zrozumieniu co do tych trzech elementów. Mamy więc informację, że Duch Święty ma przyjść i wykazać, że lud jest w błędzie. Co odczytujemy z tego jednego zdania? Odczytujemy, że wszyscy ludzie na obliczu całej ziemi są w błędzie, czy tego chcą, czy nie. Co do tych trzech elementów na pewno. Wszyscy ludzie są w błędzie co do grzechu, wszyscy ludzie są w błędzie co do sprawiedliwości i wszyscy ludzie są w błędzie co do sądu. Gdyby tak nie było, to wtedy nie czytalibyśmy, że Duch Święty przekona świat, czy wykaże, że świat jest w błędzie. Czytamy ze zrozumieniem, widzimy, że tak jest napisane. Kochani, Pan Jezus wyraził się jasno. Innymi słowy, można tu zacytować to, co Pan Jezus powiedział: ślepych prowadzą, wpadają w dół. Wszyscy są ślepi według Biblii na te trzy duchowe elementy. Wszyscy zgrzeszyli. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma kto by szukał. Czasem mylą nam się te pojęcia sprawiedliwości i zastanawiamy się, zwłaszcza w kontekście czasów ostatecznych, nawiązując do czasów Noego. Bracia i siostry, nie wiem, czy to już dobitnie mówiłem, ale Noe nie został wyratowany z potopu ze względu na swoją sprawiedliwość, ale ze względu na łaskę. Czytamy zdanie wcześniej, że on zyskał łaskę w oczach Boga. Gdyby sprawiedliwość go wyratowała przed gniewem Bożym, to mielibyśmy poważny teologiczny problem i wszystkie listy, a zwłaszcza list do Rzymian apostoła Pawła, nie miałby racji bytu. Iż ze względu na swoje własne dokonania i uczynki człowiek nie jest w stanie się wybawić przed nadchodzącym gniewem, a więc zbawić się, wyratować przed potępieniem. A więc człowiek musi zyskać łaskę w oczach Boga, musi mu być dana łaska od z góry, od Pana Boga. Wszyscy są ślepi. Ślepi ślepych prowadzą. Kiedy przygotowywałem się, ponieważ tym słowem również usługiwałem w niedzielę, w ostatni już czas tam w Puławach, kiedy przygotowywałem się w domu, muszę wam coś przyznać.
Mój synek naprawdę nie dawał za wygraną, przeszkadzał mi jak tylko mógł w tych przygotowaniach. A wiecie, to był solidny materiał, naprawdę bardzo dużo przygotowań. I wziąłem go wtedy na kolano i mówię tak: synu, rozumiem, że chcesz wziąć połowę moich wykładów i usłużyć tam. Jeśli tak, to dam ci werset, na który będziesz zwiastował. To jest werset, który bardzo mnie poruszył. To jest werset z 42 rozdziału proroka Izajasza. Proszę, otwórzcie go, on jest niesamowity, ponieważ on nawiązuje bardzo do tego, o czym mówię. 16 werset. Zwróćcie uwagę, co zapowiada prorok Izajasz, mówiąc o dziełach, które ma Bóg uczynić w przyszłości. 42:16. Izajasz. I poprowadzę niewidomych drogą, której nie znali. Sprawię, że pójdą nieznanymi sobie szlakami, ciemne miejsca rozjaśnię przed nimi, a wyboje zamienię w równinę. Tego właśnie dokonam, od tego nie odstąpię. Pan Bóg przez usta Izajasza zapowiada nową drogę. Drogę, którą wybiorą się ludzie, których Bóg poprowadzi, a o których mówi, że są niewidomi, ślepi, nie widzą. Pan Bóg mówi, że ci niewidomi pójdą drogą, której nie znali. Jak zachowuje się niewidomy? Niewidomy chodzi najczęściej drogami, które zna. Tak jest bezpiecznie, on się czuje komfortowo. W tym ciemnym swoim świecie chodzi ścieżkami, które rozjaśnia jego wyobraźnia, ścieżkami, które ogląda jakby przez takie wewnętrzne swoje oczy. Chodzi tą drogą najlepiej, jakby chodził ciągle tą samą do końca życia, bo to jest dla niego zapewnienie, że się nie potknie, że nie upadnie, że nie dostąpi, czy nie doświadczy jakiejś przeszkody, jakiegoś konfliktu. Niemniej jednak Bóg zapowiada, że tę drogę, którą przygotowuje, to dla niewidomych jest totalnie nowa droga. Nowa droga. Coś nowego, coś innego niż to, co do tej pory znali. Sprawię, że pójdą nieznanymi sobie szlakami. Pan Bóg mówi tutaj o Mesjaszu Jezusie, który przyjdzie i wskaże drogę zbawienia, drogę do Ojca. Kochani, Biblia wyraźnie o tym mówi, że wszyscy zgrzeszyli, o tym już wspominałem. Wszyscy zgrzeszyli i w tym aspekcie, czy w tym kontekście, nikt nie jest w sposób właściwy w stanie zrozumieć, co to znaczy grzech, co to znaczy sprawiedliwość, co to znaczy sąd, dopóki Duch Święty nie przyjdzie i nie wykaże w tym umyśle i sercu prawdy. Jeżeli by człowiek był w stanie sam na to wpaść, jeżeli ludzie byliby w stanie w sposób, nie wiem, w jakimś uniesieniu intelektu swojego wpaść na właściwe zrozumienie, co to jest grzech, sprawiedliwość i sąd, to wtedy Duch Święty nie musiałby być posłany. Ale czytamy, że On miał wykazać, że świat jest w błędzie, a więc błędnie myślał co do grzechu, sprawiedliwości i co do sądu. Czy zatem Duch Święty przyszedł, jak powiedział Pan Jezus? Spróbujemy sobie na to odpowiedzieć. Niemniej jednak, zanim odpowiemy, przypomnę jeszcze raz jeszcze pewną moją myśl, która obrazuje stan wielu zborów. Mam ogromną łaskę widzieć wiele, wiele miejsc, różnorakich miejsc od przeciągu ostatnich lat. Naprawdę w wielu miejscach mogłem być dzięki Bożej łasce, dzielić się Słowem Bożym, ale też słuchać pastorów, kaznodziejów i różnych ludzi, którzy są w tych społecznościach, którzy opowiadają o stanie zboru, o tym, co przeżywają i tak dalej. Wiecie, spotkałem taką społeczność, w której tak jak teraz tu na środku jest przejście, tak po prawej stronie siedzieli ci, którzy nie chcieli słyszeć o Duchu Świętym, w ogóle nie chcieli się tym tematem zajmować, dlatego że naoglądali się wszystkich takich gdzieś w internecie, ale także i nawet w zborze różnych przejawów, które nie rozumieli, nie chcieli zaakceptować, nie utożsamiali się z tym, nadużycia, manipulacje, tak oni to nazywali, więc nie chcą dla bezpieczeństwa w ogóle o tym słyszeć, o jakichkolwiek darach Ducha Świętego, o jakimś manifestowaniu się darów Ducha Świętego, nie chcą. Więc
siadają z prawej strony, jest to prawica, prawa strona, nie chcą o tym słyszeć. Z drugiej strony zaś siedzą ci, którzy tak bardzo pragną darów Ducha Świętego, że w ogóle nie są ostrożni, nierozważni, nie oceniają, nie badają, jak mówi Pismo Święte, i biorą wszystko, co tylko popadnie, żeby tylko się coś działo w Kościele. Tak wygląda wiele nowoczesnych kościołów dzisiaj na obliczu całej ziemi, którzy nie zwracają uwagi na to, czy to jest Duch Święty, czy to są światełka i inne emocjonalne narzędzia, które tylko imitują pracę Ducha Świętego. Tak, nie zwracają. I tacy siedzieli po lewej. I wiecie, był konflikt. Nie potrafili się ze sobą porozumieć. Ale powiem tak, i ta strona jest bardzo niebezpieczna. I ta strona, prawa i lewa. Potrzebny jest ktoś mądry, kto zarówno tą stronę, jak i tą wprowadzi do środka. Do tej błogosławionej równowagi. Do środka. Dlatego, że gdyby przyjąć tą prawą stronę, która nie chce dla bezpieczeństwa słuchać o Duchu Świętym, to pomyślmy, jaki wielki to jest paradoks. Czytamy, że Duch Święty wprowadza we wszelką prawdę. O tym już mówiłem, prawda? Przypomina słowa Jezusa. Daje dar rozeznawania duchów. Czyni tak wiele pracy w Kościele, aby wprowadzać w prawdę w tym ogólnym zamieszaniu. Więc gdzie jest najbezpieczniejsze miejsce na świecie? Jak nie tam, gdzie jest Duch Święty w samym centrum. Tak, to jest to miejsce. Gdzie Duch Święty ma swoje miejsce, gdzie może pracować w sercach ludzi, gdzie może informować, przekonywać, gdzie może mówić, gdzie może wprowadzać we wszelką prawdę, dawać dar rozeznawania, gdzie ludzie są otwarci na pracę Ducha Świętego. To miejsce jest najbezpieczniejsze. Nie można przyjąć postawy, że nie pójdę na grzyby do lasu, bo tam są trujaki. Nie można takiej postawy przyjąć, bo się otruje. Może dla tych, którzy są niewprawni, wypadałoby, ale w kontekście duchowym jest to katastrofa. Idziemy na grzyby do lasu, bo są tam dobre grzyby, ich szukamy, chcemy je pozbierać. Kochani, z drugiej zaś strony nie można przyjąć skrajnej lewej, można powiedzieć. To nie ma znaczenia, że to jest prawa czy lewa, to w ogóle nie ma znaczenia, tak mi się po prostu powiedziało. Nie można skrajnej lewej strony przyjąć, w której ludzie są tak otwarci, że w ogóle nie zwracają na rzeczy uwagi. Gdzieś tam w jakiejś społeczności, o tym mówiłem, dym pod sufitem się zaczął pojawiać. Młodzi ludzie smartfony wyciągali, żeby nagrać na YouTube'a, żeby pochwalić się tym, że Boża obecność wstąpiła w dzisiejszych czasach do zboru. Okazuje się, że problem tkwi w tym, że wentylacja nie działała właściwie w zborze. No i ludzie się tym chełpią, a nie wiedzą, że gdyby Bóg wstąpił w swojej obecności w słupie dymu, jeśli byśmy tak nawet chcieli, to wszyscy byśmy płakali z powodu naszych grzechów, tak przejęci świętością Boga na tym miejscu, że to sprawiłoby, że nie byłbym w stanie wytrzymać dalej w tym stanie, jakim jestem. Tak Boża obecność działała przez wieki i o tym widzimy, to widzimy w Starym Testamencie. Kochani, czy Duch Święty zatem przyszedł? Pan Jezus powiedział, poślę Ducha Świętego, Pocieszyciela. Zapytajmy więc, Panie Jezu, czy w końcu posłałeś Go? Mija już 2000 lat. Czy faktycznie już posłałeś Ducha Świętego? Czy jak twierdzą niektórzy, Duch Święty dopiero zostanie wylany gdzieś tam jeszcze w przyszłości, a nie już został wylany? Jak to w końcu sprawdzić? Więc tak, jeżeli Duch Święty przyszedł, jak Pan Jezus obiecał, to spodziewamy się pewnych efektów Jego obecności na świecie. Możemy się czegoś spodziewać, na podstawie tego fragmentu oczywiście. Czego możemy się zatem spodziewać, jeśli Duch Święty już przyszedł na ziemię, jak Pan Jezus obiecał? Po pierwsze, ludzie ślepi, niewrażliwi, duchowo niewidomi i nie czuli na zło, zobaczą po raz pierwszy wyraźnie, zaboli ich, poczują wręcz zło, grzech. O jakim to grzechu mówimy? Jakie zło mam na myśli? Czy chodzi o to, że zobaczą, nagle porazi ich widok dzieci umierających gdzieś w Afryce, porzuconych na pastwę losu, i to zrobi na nich takie wrażenie, że zapłaczą nad tym? Czy o takim czymś mówimy?
Czy chodzi o to, że zobaczą, że ludzie na obliczu całej ziemi giną z powodu morderstw, agresji, gniewu i innych przestępstw? Czy to sprawi na nich takie wrażenie, że poczują wręcz to zło i grzech ludzi? Czy chodzi o to, że zapłaczą po raz pierwszy nad ludzkością, nad całym globem i stwierdzą, grzech jest na ziemi, ludzie grzeszą? Zupełnie nie. Zupełnie nie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że po raz pierwszy w życiu taki człowiek uświadomi sobie, jak nigdy dotąd, że on ginie, że on jest okradziony, że on jest wytracany, że on grzeszy, że ja jako człowiek jestem niegodziwcem i grzesznikiem. Tak, to jest praca Ducha Świętego. Nikt o własnych siłach nie jest w stanie wpaść na tak błyskotliwą i wspaniałą myśl. Dlaczego? Dlatego, że dopóki Duch Święty nie przekona serca o grzechu, to serce tkwi w nieprawdzie. Ono widzi grzechy sąsiada tak bardzo, że nie trzeba mu o tym mówić w ogóle. Ale swoich własnych nie jest w stanie zobaczyć, dopóki Duch Święty go nie przekona o tym, czym jest ten grzech. Czym jest ten grzech? Po drugie, ludzie, czego jeszcze się spodziewamy po pracy Ducha Świętego? Ludzie zaufają sprawiedliwości Bożej objawionej w Jezusie. Na podstawie tego fragmentu. Jeżeli Duch Święty przyszedł, jak Jezus obiecał, to widzimy, że będzie miało miejsce coś takiego, że pomimo świadomości grzechu, człowiek będzie w stanie zaufać sprawiedliwości objawionej w Jezusie. Czy chodzi o świadomość, czystą świadomość, że Jezus jest Synem Boga, Mesjaszem, że umarł na krzyżu? Nie, zupełnie nie. Gdyby zwykła świadomość wystarczała, to na próżno nasza ewangelizacja na mieście. Ludzie są świadomi, w większości, przynajmniej przypadków, kim był Jezus, co zrobił. Chyba, że są ateistami i negują to. Ale generalnie w takim kraju, jak my żyjemy, katolickim, ludzie wiedzą, kim jest Jezus. Wiedzą, kim jest Jezus. Nawet demony wierzą, czytamy. A robią coś więcej niż wielu ludzi, bo drżą przed Nim. Wielu ludzi jednak tego nie robi. A więc chodzi o zaufanie tej sprawiedliwości do takiego stopnia, iż nic więcej już nie jest potrzebne. Człowiek przez pomoc Ducha Świętego, przez Jego działanie będzie w stanie uwierzyć i zaufać bezgranicznie, iż Jezus jest wszystkim, czego On potrzebuje, aby ten brud i grzech zmazać. Po trzecie, czego jeszcze się spodziewamy po pracy Ducha Świętego? Czytamy, że On również przekona świat o sądzie. Więc po raz pierwszy widzimy, czy będziemy widzieć, iż ludzie uświadomią sobie, czym jest prawdziwy sąd, o którym Pan Jezus mówi. Pan Jezus powiedział, ja o tym będę za chwilkę mówił, że na władcę tego świata został wydany wyrok. A więc ludzie przekonają się, iż grzech, zło, diabeł, jego intrygi i wszyscy, którzy go naśladują w ten sposób i są mu posłuszni, mają na sobie ciążący wyrok gniewu Boga i sąd, który ma nadejść, ma to tylko i wyłącznie jasno pokazać, osądzić, wydać wyrok. A więc pierwszym znakiem jego obecności, działalności jest przekonywanie ludzi o grzechu. Kochani, niewiara w Jezusa, czytamy, przecież Pan Jezus wyraźnie wyjaśnił, czym jest ten grzech, gdyż nie uwierzyli we mnie. Wiara w Jezusa, czy niewiara w Jezusa jest źródłem wszystkich grzechów. Ewangelia Jana 8, rozdział 24, werset, żeby się o tym przekonać, co teraz powiedziałem. 8, rozdział 24, wiersz. Powiedziałem wam więc, że poumieracie w swoich grzechach, jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. Innymi słowy, tak wiemy, Pan Jezus mówi tutaj, iż jeśli człowiek nie uwierzy w Jezusa, na nim ciąży wyrok śmierci, umrze w swoich dotychczasowych grzechach. Ale popatrz na ten tekst w innym kontekście, z innego kąta, iż jakby niewiara w Jezusa powoduje, że ludzie są otwarci na grzech. Grzech ludzki wyrasta na niewierze w Jezusa.
Poumieracie w swoich grzechach. Innymi słowy, wasze grzechy was zdominują, będą waszą codziennością. W końcu umrzecie w waszych grzechach, jeśli nie uwierzycie we mnie. One będą wzrastać i wzrastać, pomnażać, przybierać różne formy, różne narzędzia i tak dalej. One będą w waszym życiu się pomnażać, jeśli nie uwierzycie we mnie. Więc niewiara w Jezusa jest jakby drzwiami do tego, aby nasze życie zainfekowane i napełnione zostało grzechami. Kochani, kiedy głosimy Ewangelię, gdziekolwiek, na ulicach miast, czy w naszych rozmowach z bliskimi, ze znajomymi, pamiętajmy o tym, co tutaj Pan Jezus powiedział. Duch Święty przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Co to znaczy? To znaczy, że nie muszę brać odpowiedzialności za to, żeby przekonać tego człowieka, aby w końcu się zdecydował. Mam mu głosić o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, ale z takim, można powiedzieć, odpocznieniem i wiarą, że ten, który przekona to serce, to nie jestem ja, ale Duch Święty, Duch Boży. Ewangelista może w tym naprawdę odpocząć, kiedy wychodzi, głosi słowo, głosi Ewangelię, może ze spokojem, jeśli tylko głosił prawdę, jeśli tylko nie ujął czegoś z Ewangelii, jeśli tylko nie postanowił, że jego Ewangelia będzie brzmiała w ten sposób, że Bóg cię kocha i ma dla ciebie plan i to jest wszystko, to ewangelista, jeśli wyłoży Ewangelię właściwie, powie o grzechu, o gniewie Bożym, powie o ratunku, powie o Jezusie, powie o krzyżu, powie o wszystkim, co Ewangelia zawiera, może odpocząć w przekonaniu, że Duch Święty będzie nad tym słowem, bo on wprowadza we wszelką prawdę. Bo on wprowadza we wszelką prawdę. Apostoł Paweł mówi, że jeżeli ktoś głosi inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. To nie zadziała, to nie ma mocy. To nie zadziała. Nawet jeśli miałby to być anioł z nieba. Kochani, ludność została tak mocno zaślepiona, iż potrzebne jest objawienie Ducha Świętego, aby człowiek przejrzał na oczy. Dlatego jest napisane, że człowiek musi się narodzić z ducha. Z ducha. Duch Święty musi wykonać tę pracę w człowieku. Zobaczmy na kolejność, bo ta kolejność jest tutaj bardzo, bardzo ważna. Czytamy, iż najpierw musi dojść do uświadomienia człowieka o grzechu, później musi dojść do uświadomienia człowieka o sprawiedliwości, a później o sądzie. Świadomość grzechu jest jednym z największych deficytów ludzkości w dzisiejszych czasach. A okazuje się, że jest to niezwykły, niezwykły skarb, od którego wszystko się zaczyna. Ktoś niedawno powiedział, że jak człowiek pojawia się w kościele, to należy mu najpierw łaskę okazać, a później mówić o prawdzie. Wydaje mi się, że napisane jest: poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Dopóki człowiek, i posłuchaj tego bardzo uważnie, nie ujrzy swojego grzechu, dopóki nie ujrzy swojego grzechu, nie zrozumie, jak nędzny i grzeszny jest, dopóty nie jest w stanie kochać Pana Jezusa i uwierzyć w Niego. Pan Jezus, kiedy zasiadł przy stole z faryzeuszem, Szymonem, jeśli dobrze pamiętam, zasiadł przy stole, na tę uroczystość również przyszła kobieta, której nikt się nie spodziewał. Kobieta, która wróciła właśnie, być może ze swoich grzesznych praktyk, ale gdzieś tam coś się wydarzyło w jej wnętrzu. Przybiegła do Jezusa i zaczęła płakać, wycierać włosy, wycierać stopy włosami, rzewnie płakać, namaściła go oliwą. Pan Jezus powiedział słowa, które na zawsze przemieniły przynajmniej moje myślenie o miłości do Pana Jezusa. Jeżeli, on powiedział tak: Szymonie, ona mnie umiłowała, bo odpuszczono jej wiele grzechów. Niesamowite słowo. Ona mnie umiłowała, bo odpuszczono jej wiele grzechów. Więc ona najpierw uświadomiła sobie, jak wiele grzechów popełniła,
Później zrozumiała, że w Jezusie jest ratunek i ta świadomość tego ogromu zła, które towarzyszyło jej życiu, sprawiła, że nie była w stanie nic innego zrobić, jak pokochać tego, który przyszedł, aby ją zbawić. Jeżeli jest inaczej niż w ten sposób w czyimkolwiek życiu, to miłość do Jezusa jest czystą iluzją. Czystą iluzją. Jest wytworem jakichś emocji, wytworem jakichś narzędzi. Kocham Jezusa. Ale jeśli nie uświadomi sobie człowiek ogromu swoich brudów, z drugiej strony łaski, która została dana w Jezusie, nie jest w stanie kochać Jezusa. O tym powiedział Pan Jezus. Pokochała mnie, bo jej odpuszczono. Dlatego to jest tak ważne. Jeżeli człowiek nie ujrzy swojego grzechu, nie jest w stanie uwierzyć w Jezusa Zbawiciela. Tak naprawdę. W jego świadomości Jezus nie będzie Jezusem Zbawicielem, ale będzie Jezusem dawcą błogosławieństw i odpowiedzią na trwogi życia codziennego i to wszystko. Będzie jak dżin z butelki, który na zawołanie wychodzi i tylko odpowiada na jakieś potrzeby. Ale nigdy nie stanie się naprawdę Zbawicielem takiego człowieka. Dopóki człowiek nie uświadomi sobie, kim jest człowiek, kim ja jestem. Dopóki człowiek nie zostanie przekonany o jego grzechu, o swoim grzechu, pozostaje pod mocą jakiejś innej Ewangelii, innego Jezusa. Jeśli jest w kościele i myśli, że jest wierzący, a nigdy nie widział swojego grzechu, nigdy sobie nie uświadomił, nigdy nie pokutował, nie opamiętał się, to jest pod mocą jakiejś innej Ewangelii, która go przyciągnęła. Nie ma innej Ewangelii, mówi apostoł Paweł. Są tylko ludzie, którzy przewrotnie mówią i przekręcają słowa. Dopóki nie zostaniesz przekonany o twoim grzechu i nędzy, nie ma dla ciebie łaski. Łaska nie istnieje dla ciebie, dopóki nie zrozumiesz tego. Dopóki nie zrozumiesz. Jeśli zrozumiesz, jeśli przyjdzie przekonanie, nagle istnieje łaska. Dlaczego? Bo widzisz grzech. Po co mi łaska, jeśli ja grzechu nie widzę? Po co mi łaska, jeśli ja nic złego nie zrobiłem? Dlatego jest to tak ważne. Ta praca Ducha Świętego jest niezwykle kluczowa i ważna. Kochani, chciałbym podać pewien dowód na to, jak wiele razy kładziemy już z przyzwyczajeń pewien akcent na słowo w zdaniu w Biblii, w jakimś zdaniu, który zmienia tak naprawdę sens wielokrotnie całego zdania i w tym się utwierdzamy nieraz na lata. Czytamy fragment, w którym Pan Jezus mówi do Nikodema, iż należy się narodzić na nowo. Prawda? Znamy ten fragment. Człowiek musi się narodzić na nowo. Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie ujrzy nawet Królestwa Bożego. I widzicie, akcent w tym zdaniu kładziemy często na słowo, czy na te dwa słowa na nowo. Narodzić jest tak mniejsze w tym naszym pojęciu, ale narodzić na nowo trzeba coś nowego przeżyć, stać się innym, nowym. Ale bardzo rzadko, przynajmniej ja nigdy nie słyszałem, żeby ktoś stawiał akcent na słowo narodzić, narodzić. Pomyślmy teraz o tym słowie w kontekście tego słowa, narodzić. Kiedy każda kobieta, która urodziła dziecko, wie, co to znaczy narodzić albo porodzić. Poród jest straszliwym bólem. Jest bólem. Poród boli do granic możliwości. Jest to ból, którego mężczyzna prawdopodobnie fizycznie by nie potrafił znieść. Poród. Każda kobieta, która rodziła, wie o tym doskonale. Wie o tym doskonale. Każdy mężczyzna, który przynajmniej w dzisiejszych czasach stał z boku i widział, wiedział, jak trudne jest przynajmniej stać i patrzeć na to, co się dzieje. Nie wiesz, za co się wziąć, żeby pomóc. I wiesz, że nic nie jesteś w stanie zrobić. To jest ogromny ból. To boli zarówno kobietę, jak i boli zarówno, choć to dziecko nie jest w stanie po porodzie powiedzieć, ale bolało mnie. Nie jest w stanie. To jednak wiemy z medycznego punktu widzenia, że to dziecko też przeżywa, można powiedzieć, agonię. Jego ciało jest miażdżone, można powiedzieć, czy ściskane tak, aby mogło wyjść na świat, aby mogło w końcu znaleźć się na świecie jego czaszka, choć to wszystko jest wspaniale przygotowane, ruchome i tak dalej, to jednak jest to ból zarówno dla dziecka, jak dla kobiety.
Pomyślmy teraz o tym słowie w kontekście nowonarodzenia, rodzenia się. Chrześcijanin się musi narodzić. Co to znaczy? Co to znaczy? Chrześcijanin się rodzi. Rodzisz się również w agonii duszy, można powiedzieć. Niewyobrażalnym bólu, którego w życiu nie doświadczyłeś jako człowiek. To jest ból duszy, która jest, można powiedzieć, rozrywana z powodu po raz pierwszy świadomości, że jesteś grzesznikiem, że giniesz, jesteś zły, jesteś nędzny. Że aby potem, kiedy doświadczasz tego bólu zrodzenia, bólu duszy, Duch Święty smaga cię świadomością twojego grzechu, aby zaraz po chwili nastąpiła radość, że się narodziłeś na nowo, że grzechy twoje zostały zmazane. Tak jak poród, człowiek się rodzi, synek mój się rodził. Wszyscy płakali, ponieważ się rodzi, a później płakali, ponieważ się urodził. Więc wszyscy byli ucieszeni, wszyscy się radowali. Łącznie z tatą, który też płakał. A więc radość, łzy szczęścia z powodu tego, że się człowiek narodził, jak powiada Salomon. Później zapomina człowiek o tym bólu. Czy pamiętamy nasz ból duszy, kiedy myśmy się rodzili na nowo? Czy nie było tak, że również przyszła taka świadomość grzechu? Jestem nędzny, ja ginę. Jeśli tak będę dalej żył, to pójdę do piekła. Jeśli dalej będę tak funkcjonował, czeka mnie sąd. Boże, ratuj mnie, bo umieram. I wtedy nagle przychodzi ta niebiańska radość zbawienia, ponieważ wszystkie grzechy zostały ci odpuszczone. Umieram, bo jestem pełen grzechów, zgrzeszyłem, pokutuję. Ratuj mnie, Panie. Wtedy nadchodzi to ukojenie, które Pan Jezus obiecał. Ukojenie, które daje taką radość, że chrześcijanin się cieszy. To nie jest tak, bracia i siostry, że chrześcijanin to jest człowiek ponury. Ponury, smutny, bo Bóg go pokarał, że jest zbawiony. Czasem to tak wygląda na zewnątrz, ale musimy wierzyć, że tam w sercu radość tryska jak wezbrane wody. Ale kochani, chrześcijanin to jest człowiek radosny. Dlaczego? Dlatego, że szczęśliwy to człowiek, któremu nie policzono win. Szczęśliwy, błogosławiony, którego grzechów nie policzono. Dawid o tym wiedział. Nawet więcej, Dawid potrafił w momencie, kiedy grzech dotknął jego życia, potrafił wołać: Boże, przywróć mi radość z mojego zbawienia. On wiedział, że zbawienie jest powiązane z radością. Również i z bólem duszy, która cierpi z powodu grzechu. Przykład pamiętam na tym festiwalu w Ustroniu. Mówiłem o tym, jak tutaj usługiwałem w czwartek. Usługiwałem na temat Księgi Estery. Pewna młoda dziewczyna przyszła po tym, jak głosiłem Ewangelię podczas koncertów, czy pomiędzy koncertami. Przyszła później tam, obiecałem, że będę czekał w razie, jakby ktoś chciał porozmawiać. Przyszła młoda dziewczyna i mówi tak. Szczęść Boże, mówi. Chcę z Tobą porozmawiać, chciałabym Ci opowiedzieć coś, i opowiada o tym, że Bóg do niej mówi, że pokazuje jakiegoś chłopaka, nie wie, czy się z nim związać, czy nie, i tak dalej, że była tutaj, w takiej społeczności, w takiej, tam gdzieś coś tam się charyzmatycznego działa, tu coś się przewracała, tam coś doświadczyła, i opowiada mi o tych wszystkich rzeczach. Ja mówię: stop, moment na chwilę, stop. Czy Ty kiedykolwiek w życiu, zadaję jej pytanie, przeżyłaś taką świadomość, tak wielką świadomość tego, że giniesz, że jeśli staniesz przed Bogiem w takim stanie, jakim jesteś, to On z powodu swojej sprawiedliwości, swojej świętości, żarliwości o dobro będzie musiał cię zniszczyć. Czy przeżyłaś coś takiego? Nie, nigdy. Czy uświadomiłaś sobie ratunek w Jezusie, że ten stan, o którym mówię, może być zmazany przez Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu? Nie. Później musiałem z nią rozmawiać, wskazać jej na właściwe rzeczy, na właściwy tor myślenia, aby zaczęła szukać Boga naprawdę, bo uważam, że jeśli nie, to była czysta zabawa. My się czymś bawili tylko. Ale być może nigdy nie miała do czynienia z Duchem Świętym. Dlaczego? Bo gdyby miała, to by ją przekonał o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. A tak? Funkcjonuje gdzieś poza, w jakichś wytworzonych
sprawach, które być może nie mają z Duchem Świętym nic, absolutnie nic wspólnego. Kochani, chrześcijaństwo nie polega na tym, że człowiek z największego grzesznika zamienia się w dobrego człowieka. Pomyślisz sobie, bracie Damianie, pomyliłeś się, kolejność odwróciłeś. Nie, nie. Chociaż wymaga to komentarza, właściwego wyjaśnienia. Człowiek z największego grzesznika nie zamienia się w dobrego człowieka, ale odwrotnie. Z dobrego człowieka, obywatela narodu polskiego, który nic złego w życiu nie zrobił, zamienia się w największego grzesznika, który po raz pierwszy uświadomił sobie, że jest grzesznikiem. Oczywiście i to jest prawdą, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, co powiedziałem teraz. Popatrz na apostoła Pawła. Klasyczny przykład nawrócenia. Człowiek, który mówił o sobie, iż w kontekście prawa nie ma nic do zarzucenia sobie, był absolutnie gorliwy, czysty, wyprzedzający wszystkich. Nic mi nie zarzucicie. Kiedy objawia się mu Pan Jezus, kiedy Duch Święty go przekonuje, kiedy zaczyna w nim działać Bóg, człowiek ten potrafi napisać: ja pierwszy z grzeszników. Pierwszy z grzeszników. Był dobry, zamienił się w pierwszego z grzeszników. Oczywiście mówię to, mam nadzieję, że wszyscy dobrze rozumieją. W sposób, który wzbudzona jest świadomość Ducha Świętego, iż człowiek ten jest grzesznikiem, który zyskał łaskę w oczach Boga i teraz jest mu darowane życie wieczne. Kochani, Duch przekonuje również o sprawiedliwości, zmierzając już właściwie do końca, bo należałoby zakończyć powoli, również o sprawiedliwości. To w tym stanie duchowej świadomości grzechu, goryczy prawdy o sobie samym nadchodzi słodka wieść sprawiedliwości. Wieść o tym, że Jezus odchodzi do Ojca, jak mówi Pan Jezus. To jest sprawiedliwość, że odchodzę do Ojca i już mnie nie zobaczycie. Co to znaczy, odchodzę do Ojca i już mnie nie zobaczycie? To znaczy, że jeśli ja odchodzę do Ojca, co jest tym odejściem? Jak odchodzę, jak nie przez krzyż? To jest moje odejście do Ojca. A jeśli odchodzę do Ojca, to znaczy, że przyszedłem od Ojca. Przyszedłem od Ojca, miałem zadanie do wykonania i teraz odchodzę do Ojca. Sprawiedliwość Boża objawiła się przez to, że Jezus przyszedł na świat, aby zmazać winy grzeszników na krzyżu Golgoty, zmartwychwstając później, umierając wcześniej na krzyżu, zmartwychwstając później i wracając do Ojca, zasiadając po Jego prawicy, aby wstawiać się za nami. W ten sposób Pan nas zbawił. Już nie dzięki naszym sprawiedliwym uczynkom, lecz dzięki Jego sprawiedliwemu działaniu, czy Jego sprawiedliwości. Kochani, to nie jest tak, że ludzie, i lubię to mówić, szczególnie młodzi, którzy myślą, że jak mają w rodzinie ojca, dziadka, pradziadka i aż do Adama wszystkich pastorów, to oni są automatycznie zbawieni. To tak nie jest. Każdy bez wyjątku musi się spotkać ze swoim Zbawicielem Jezusem. I powtarzam to bardzo wielokrotnie, chociaż wiem, że mój synek będzie przeżywał wielkie presje. Ludzie będą na niego naciskać, być może rodzice być może też trochę, otoczenie naciskać, ale marzę o tym, aż któregoś dnia mój synek zamknie za sobą drzwi i bez mojej wiedzy, bez wiedzy rodziców, bez patrzenia na jakichkolwiek oczu, on spotka się ze swoim Zbawicielem Jezusem Chrystusem, wyzna swoje winy i zaufa sprawiedliwości, która się objawiła w Jezusie. Marzę o tym. Wiem, że ja go do nieba nie wciągnę z powodu swojej sprawiedliwości. Nie, ale wiem, że będę mu głosił słowo, będę go uczył, będę mu wskazywał drogę prawdy. Marzę o tym i życzę mu, iż on kiedyś sam osobiście ze swoim Zbawicielem się spotka. Niech to będzie takim marzeniem wszystkich rodziców na tym miejscu, aby właśnie tego czekać, aby pozwolić dziecku uczyć go właśnie tej prawdy, iż on sam osobiście musi się spotkać z żywym Jezusem, z Jezusem Zbawicielem.
Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa Jezusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Kochani, mamy też informację, iż Duch przekonuje o sądzie. Wiemy, że Pan Jezus zdefiniował to w ten sposób, że władca tego świata został osądzony. Wyrok został na niego wydany. Na diabła i jego sposoby działania zapadł wyrok. Taki sam jak na tych, którzy mu się poddają i służą. Dlatego człowiek, któremu zostaje objawiony sąd, wie, że diabeł został osądzony, wie, że wszystkie jego zamysły zostały osądzone, zna Boże prawo, jest w stanie uświadomić sobie po raz pierwszy o tym, czego Bóg oczekuje i czego nie chce. Dopóki człowiek nie zna Boga, funkcjonuje zupełnie odwrotnie. Kocha to, czego Bóg nienawidzi, a nienawidzi to, czego Bóg miłuje, czy co Bóg miłuje, co kocha. Zupełnie odwrotnie w niepoznaniu. Ale kiedy Duch Święty przychodzi, nagle człowiek zyskuje świadomość tego, co Bóg chce, czego nie chce w twoim i w moim życiu. Jest objawiony sąd Boży. Sądy Boże są nad człowiekiem objawione. Również w kontekście przyszłego sądu człowiek wie, że może mieć pewność, iż jeśli uwierzył w Jezusa, Duch Święty mu poświadcza, że nad takim człowiekiem, zbawionym, odkupionym, sąd nie ciąży. Gdyż tak jest napisane w Bożym Słowie, iż ci, którzy uwierzyli w Jezusa, wolni są od Bożego potępienia, Bożego sądu, Bożego gniewu. Objawione zostały sądy Boże, wola Boża co do grzechu. Kochani, jeśli bowiem według ciała żyjecie, czytamy w kończącym wersecie, zamykającym to kazanie, z listu do Rzymian, 8 rozdziale, 12 wierszu. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A więc, jeżeli ktoś ma stać się dzieckiem Bożym, to nie tylko narodzi się z Ducha Świętego, ale będzie przez Niego prowadzonym. Więc jak wielkie przestępstwo jest, jak wielkim przestępstwem jest uzbroić się w takie przekonanie, iż mi Duch Święty nie jest do niczego potrzebny, ja wolę o Nim nie słuchać, nie chcę nic mieć z Nim wspólnego. Powiem więcej, jeżeli pozbędziemy się Ducha Świętego ze zborów, to na to miejsce szybko inne duchy sobie wejdą. One sobie świetnie poradzą w takim kościele, gdzie nie ma Ducha Świętego. Poradzą sobie z ludźmi, poradzą sobie z otoczeniem, poradzą sobie ze wszystkim. Dlaczego? Bo nie ma Ducha Świętego, bośmy Go wyprosili za drzwi. Więc bądźmy Kościołem, bądźmy zborem, bądź człowiekiem, który jest otwarty na Ducha Świętego, ale z drugiej strony jest ostrożny, rozważny. Innymi słowy, życzę wszystkim nam, nie tylko zebranym tutaj, ale także tym, którzy w internecie będą odsłuchiwać tego kazania, zmierzajmy do tego środka, do tej równowagi, do równowagi duchowej. Nie do skrajności ani lewej, ani prawej, ale do równowagi, gdzie Duch Święty ma swoje miejsce, gdzie Duch Święty może mówić, pouczać, wprowadzać we wszelką prawdę, a nasza postawa jest postawą czujności, rozpoznania i budowania siebie wzajemnie w oparciu o prawdę Ducha Świętego. Kochani, tego nam wszystkim życzę w tym rozważaniu na temat pracy Ducha Świętego. Miejmy to głęboko gdzieś w sercach, iż jest to podstawowa praca Ducha Świętego, przekonywać o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Jeśli tego nie ma, to uważajmy. Jeśli to nie istnieje, albo w jakimś miejscu, gdzie ktoś szczyci się obecnością Ducha Świętego, tego nie ma, to znaczy, że być może mamy do czynienia z czymś, co jest absolutnie przeciwną inspiracją nieduchową. Błogosławię Was, zostańcie z Bogiem. Amen.